dzisiaj ze szczególnej okazji, mianowicie wypełniając statutowy obowiązek, dokonamy oceny działalności naszej organizacji na terenie powiatu bialskiego za lata 2017-2021, a także wypracujemy kierunki działania na przyszłą kadencję. Rok 2021 jest rokiem szczególnym dla naszej organizacji. 100 lat temu w dniach 8 i 9 września w Warszawie pod hasłem "W jedności siła" odbył się pierwszy ogólnokrajowy zjazd Straży Pożarnych. Zjazd, który powołał Główny Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Kontynuatorem powstałego w 1921 roku Głównego Związku jest powołany w kwietniu 1992 roku Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Jubileusz przypadający w bieżącym roku był świętem wszystkich ochotniczych straży pożarnych stowarzyszonych w związku i działaczy realizujących cele i zadania naszej organizacji. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jest jedną z nielicznych organizacji w naszym kraju o tak długiej i chwalebnej historii. I pamiętajmy, że musimy dołożyć wszelkich starań, aby dorobek 100 lat wytrwałych i niezłomnych działań nie został zaprzepaszczony. A nasze hasło ze sztandarów "Bogu na chwałę, ludziom na pożytek" zawsze było dla działaczy związku mottem w codziennej działalności. Wszystkich, którzy odeszli do wieczności w czasie akcji ratowniczych, zmarłe druhny i druhów strażaków z naszego powiatu i bliskich sercom naszym, prośmy dobrego i miłosiernego Boga o szczęście wieczne dla nich. W mojej ocenie Ochotnicze Jednostki Straży Pożarnej to jedna z najważniejszych organizacji, która przede wszystkim skupia ludzi wokół tego, aby śpieszyć tym wszystkim, którzy potrzebują pomocy na ratunek, bo wiadomo, że Straż Pożarna teraz to nie tylko gaszenie pożarów, to przede wszystkim wypadki, to przede wszystkim kolizje, różne zdarzenia, dzięki którym, znaczy inaczej może, na które reaguje Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, często przyjeżdżają pierwsi, jeszcze przed służbami zawodowymi. Wynika to przede wszystkim z tej bliskości, dlatego no, uważam, że Ochotnicze Jednostki Straży Pożarnej odgrywają ważną rolę, nie tylko właśnie przy takich rzeczach jak kolizje drogowe czy wypadki, zdarzenia, ale także w życiu lokalnym, w życiu społecznym. Bardzo często pomagają, są na każde wezwanie i to trzeba podkreślić, tą bardzo ważną rolę, jaką pełnią w społeczeństwie, a w tej chwili straże pożarne to nie tylko jakby angażują się w to nie tylko mężczyźni, ale także kobiety. Mamy 3 drużyny kobiece w gminie Piszczac. Panie, w zasadzie całe rodziny angażują się w życie straży, w to, co robią, i no, trzeba to pochwalić i pokazać. Ile jednostek funkcjonuje na terenie gminy Piszczac i które są zrzeszone w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym? Na terenie gminy Piszczac, jak szybko liczę, mamy 7 jednostek, z czego 2 są właśnie w Krajowym Systemie. Są to jednostki w Piszczacu i w Chotyłowie. Bardzo prężne jednostki, bardzo szybkie. Myślę, że tak, jeżeli chodzi o wyjazdy do pożaru, to warto podkreślić właśnie to, że jednostka w Piszczacu jest chyba najszybsza w powiecie bialskim, jak dobrze pamiętam, kiedyś to pan komendant podkreślił właśnie na jednym z zebrań. No co mogę powiedzieć? Jednostki przede wszystkim te największe mają szansę na przetrwanie z tego względu, że w tej chwili ta struktura, jeśli chodzi o mieszkańców na wsi, troszkę się zmieniła. Nie wszyscy zajmują się rolnictwem. Bardzo często rolnictwo wspomaga też praca zawodowa na etacie. No i to powoduje, że jakby szybkość reagowania na różne zdarzenia jest różna, tak? W takich mniejszych jednostkach.
Uchwałą nr 129 z dnia 27 kwietnia 2021 roku przyznało najwyższe odznaczenia pożarnicze w Polsce. Złoty Znak Związku otrzymują druhowie Mariusz Filipiuk, prezes zarządu oddziału powiatowego, druh Edward Tarasiuch, wiceprezes OSP Sidorki w Białej Podlaskiej. Medal honorowy imienia Bolesława Chomicza otrzymują druhowie Józef Daniluk, członek prezydium zarządu oddziału powiatowego Związku OSP RP w Białej Podlaskiej, druh Józef Szczur, sekretarz powiatowej komisji rewizyjnej w Białej Podlaskiej. Medale za zasługi dla pożarnictwa. Złoty medal otrzymują druhowie. Druh Grzegorz Kiryluk, członek OSP Śródmieście w Międzyrzecu Podlaskim. Druh Jarosław Korolczuk, zastępca naczelnika OSP Śródmieście w Międzyrzecu Podlaskim. Druh Hubert Włodarczyk, wiceprezes naczelnik OSP Śródmieście w Międzyrzecu Podlaskim. Srebrny medal otrzymuje druh Arkadiusz Misztal, prezes zarządu oddziału gminnego Związku OSP RP w Sławatyczach, wójt gminy Sławatycze. Strażacy to jest bardzo taki ważny filar w społeczności każdej gminy, szczególnie jeśli chodzi o gminę Sławatycze, dlatego że tak naprawdę w tej chwili nie tylko zajmują się gaszeniem pożarów czy udziałem w jakichś akcjach, powiedzmy, czy zagrożeniach miejscowych, ale tak naprawdę wspomagają w różnych akcjach takich społecznych, tak jak ostatnio na przykład w Szlachetnej Parce, gdzie rozwozili prezenty czy dary dla osób, które tego potrzebują, czyli pełnią naprawdę tak całościowe, można powiedzieć, również funkcję społeczną, nie tylko pełniąc ją społecznie, tak? Czyli są po prostu takim bardzo, bardzo ważnym filarem społeczeństwa. Strażacy w Sławatyczach angażują się nie tylko w ratowanie mienia i życia ludzi, także również w czyny społeczne, o czym pan wójt wspomniał, ale w ostatnim czasie udało się pozyskać trochę nowych samochodów. To bardzo ułatwia pracę. No i dodatkowe środki na co? Dodatkowe środki na budowę od podstaw strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej. To są środki z Nowego Ładu, Polskiego Ładu. I ta strażnica będzie już taka, można powiedzieć, z prawdziwego zdarzenia. To nie będzie tylko garaż, prawda, gdzie tam bokiem można się przycisnąć do samochodów czy do szaf z ubraniami. Czyli będzie taka już w pełni funkcjonalna. Będą to trzy podwójne garaże przejezdne z dwóch stron. Będzie zaplecze sanitarne, zaplecze socjalne dla strażaków. Myślę, jestem przekonany o tym, że to jest bardzo potrzebne naszej społeczności, a szczególnie strażakom, dlatego że w naszej gminie strażacy są bardzo aktywni przede wszystkim, to trzeba powiedzieć. Tworzą taką grupę osób, które wspierają się nawzajem i wspierają również naszych mieszkańców. To jest bardzo ważne i ja i radni gminy Sławatycze tym bardziej. My też chcemy pokazać tym strażakom, ale również całemu społeczeństwu gminy Sławatycze, że jeżeli ktoś się angażuje, jeżeli ktoś daje coś od siebie, wtedy jest jak najbardziej wskazane, żeby również wspomóc tą stronę, która chce. I tak właśnie się dzieje, jeśli chodzi o strażaków. Za zasługi dla pożarnictwa województwa lubelskiego srebrną odznakę otrzymują druhowie Mariusz Filipiuk, prezes zarządu oddziału powiatowego Związku OSP RP w Białej Podlaskiej, starosta bialski, druh Zygmunt Szabaciuk, członek prezydium zarządu oddziału powiatowego Związku OSP RP w Białej Podlaskiej. Brązową odznakę otrzymują druhowie Tomasz Bieniek, członek powiatowej komisji rewizyjnej w Białej Podlaskiej, Stanisław Chomicz, członek zarządu oddziału powiatowego Związku OSP RP w Białej Podlaskiej, wieloletni komendant gminny w Rokitnie, druh Czesław Pikacz, członek zarządu oddziału powiatowego Związku OSP RP w Białej Podlaskiej, druh Jan Sikora, członek prezydium zarządu oddziału powiatowego Związku OSP RP w Białej Podlaskiej. Za długoletnią aktywną działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej powiatu bielskiego nadało honorową odznakę Zasłużony Strażak Powiatu Bielskiego. Odznakę otrzymują druh Krzysztof Adamowicz, prezes zarządu oddziału gminnego Związku OSP RP w Międzyrzecu Podlaskim, wójt gminy Międzyrzec Podlaski, ksiądz Andrzej Biernat, diecezjalny kapelan strażaków diecezji siedleckiej, druh Jerzy Czyżewski,
prezes zarządu oddziału gminnego Związku OSP RP w Łomazach, wójt gminy Łomazy. Za te wszystkie działania, pozytywne myślenie, serce wkładane przy każdej akcji, przekazuję na Wasze ręce wszystkim druhnom i druhom serdeczne podziękowania w imieniu strażaków Komendy Miejskiej, jak również własnym. Za każdą wspólną i samodzielną akcję, za każdy czas poświęcony na budowanie systemu bezpieczeństwa, niezależnie od jego szczebla. W ciągłe budowanie wiary wśród potrzebujących, że w sytuacji zagrożenia mogą liczyć na naszą pomoc oraz że ta pomoc nadejdzie. Dziękuję bardzo za dobrą współpracę na każdym poziomie struktur Związku OSP, jak również samorządu, poczynając od panów wójtów, burmistrzów, postarostę i prezydenta miasta Białej Podlaskiej na czele. Szanowni Państwo, straż odgrywała i odgrywa ważną rolę w każdej gminie, w naszej również. Jest to grupa osób, na które zawsze możemy liczyć w sytuacji zagrożenia, w sytuacji nie tylko pożarów, ale każdego innego nieszczęścia, jakie przytrafia się ludziom, mieszkańcom czy też mieniu. I doświadczamy tego choćby nawet dzisiejszy dzień, po drodze jadąc, wypadek, jeden ślizgawica, więc też straż uczestniczyła w tym i cieszę się bardzo, że niosą tą pomoc i mam nadzieję, że tak będzie cały czas. Choć życzę, żeby tych wyjazdów było jak najmniej, ale no niestety nie da się tego uniknąć. W ostatnim czasie tutaj jeszcze mogę dodać, że nasza Straż Graniczna, Ochotnicza Straż Pożarna bierze też, wspomaga wojsko właśnie w tym trudnym czasie związanym z przekraczaniem granic przez uchodźców i tu w tym momencie też zaangażowała się dość intensywnie w pomoc przy karczowaniu, tam udrażnianiu, nazwijmy, pasa granicznego. Także działalność straży, tak jak mówię, jest to działalność wszechstronna, od pomocy bezpośrednio w pożarze, jak też różnych innych sytuacjach trudnych, typu zalania, atakowe też się zdarzają. I tutaj trzeba powiedzieć, że zawsze możemy na nich liczyć. Cieszę się bardzo, że w naszej gminie takowe jednostki funkcjonują. Szczególnie nasza tutaj miejscowa jednostka, sam Mianowie Podlaskim, zdecydowanie najczęściej wyjeżdża i tutaj trzeba ich naprawdę pochwalić, bo ten czas reakcji, jaki jest od momentu, kiedy syrena zawyje, do momentu, kiedy wyjeżdżają, jest naprawdę krótki. To cieszy, bo to gwarantuje, że zawsze ta pomoc dotrze na czas. Ale oczywiście również i jednostki w terenach, w terenie mamy tutaj Ochotnicę Straży Pożarną, oprócz Janowa Podlaskiego mamy również w Bublu Grannie, w Starym Bublu i w Jakówkach i ostatnio zaczyna się odtwarzać jest jednostka w Klonownicy Małej. Mam nadzieję, że w niedługim czasie będzie to już taka jednostka, na którą będziemy mogli liczyć też i w akcjach bojowych. Komisja przedstawia do zatwierdzenia przez zjazd następujący skład zarządu powiatowego. Adamowicz Krzysztof, gmina Międzyrzec Podlaski. Babkiewicz Michał, Sosnówka. Czyżewski Jerzy, Łomazy. Daniluk Józef, gmina Międzyrzec Podlaski. Dragan Piotr, Wisznice. Filipiuk Mariusz, gmina Międzyrzec Podlaski. Iwaniuk Krzysztof, Terespol. Karwacki Marek, Janów Podlaski. Kwiatkowski Grzegorz, Rokitno. Leszczyński Arkadiusz, OSP Sidorki, Biała Podlaska. Litwiniuk Zygmunt, Tuczna. Łojewski Krzysztof, Łomazy. Maleńczuk Marek, gmina Biała Podlaska. Mielnicki Tomasz, Leśna Podlaska. Misztal Arkadiusz, Sławatycze. Murawski Romuald, Konstantynów. Panasiuk Wiesław, gmina Biała Podlaska. Pastuszuk Jarosław, OSP Terespol. Pikak Czesław, gmina Biała Podlaska. Ksiądz Sawczuk Roman, Piszczac. Sikora Jan, Zalesie. Szabaciuk Zygmunt, Drelów. Szewczuk Jacek, Rokitno. Szewczyk Tomasz, Zalesie. Troć Jerzy, Kodeń. Ksiądz Walenciuk, Leszek, Piszczac. Waniek Mirosław, Tuczna. Włodarczyk Mateusz, miasto Międzyrzec Podlaski, Żelazowski Lucjan, Rossosz. Zgodnie z regulaminem zjazdu Komisja Wyborcza przedstawia dodatkowych kandydatów do zarządu oddziału powiatowego. Ksiądz Andrzej Biernat, diecezjalny kapelan strażaków, ksiądz Henryk Jakubowicz, powiatowy kapelan strażaków, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej Białej Podlaskiej, brygadier Artur Tomczuk,
Bożena Krzyżanowska, filia oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej.